królowa polskich podcastów. Tak jeden z portali określił Joannę Okuniewską. Gdzie leży źródło jej sukcesu i jak pokazała, że ryzyko czasem się opłaca? Zapraszam Was serdecznie. Joanna Okuniewska, szerzej znana jako Tu Okuniewska, jest prowadzącą dwóch podcastów. Jeden nazywa się właśnie Tu Okuniewska, a drugi Ja i moje przyjaciółki idiotki. Nie, przepraszam, pewnie bym dostał mocno po garach, po głowie, jakby to usłyszały te przyjaciółki, w sensie tak mi się wydaje. A może nie? Hejtujcie, zapraszam. Tak w nawiązaniu do ostatniego odcinka właśnie o hejcie i o Ewie Chodakowskiej. I to właśnie ten podcast od naprawdę długiego czasu utrzymuje się w pierwszej dziesiątce najczęściej słuchanych podcastów w Polsce na platformie Spotify. Oba te podcasty szczególnie na popularności zyskały w 2020 roku, kiedy to sama forma zyskała na popularności. Był to drugi rok działania podcastu Tu Okuniewska i pierwszy Przyjaciółek. Sama Joanna chwaliła się pod koniec roku 2020, że wyprodukowała do tamtego momentu 52 godziny podcastu, które przyciągnęły kolejno 223 tysiące i 349 tysięcy osób. To w świecie podcastów bardzo duże liczby i niezwykle potężna baza odbiorców. Odbiorców w większości kobiet. W ogóle temat kobiet i mediów społecznościowych, ja mam wrażenie, że tych kobiet w mediach społecznościowych jest więcej i to myślę, że same statystyki pokazują nam, że tak jest. Kobiet, które się pokazują, ujawniają, czyli nie są anonimowe, czyli budują marki osobiste na przykład. Myślę, że w kontekście budowania marek kobiety nas przeganiają i nawet na topie teraz, jeśli chodzi o marki osobiste, to jednak są kobiety. Ich jest więcej, to one tworzą sklepy, produkty, zarabiają pieniądze duże, ogromne. Potężne zyski na e-bookach na przykład. Jeszcze w ogóle sprzedaje swój audiobook drożej, czyli audiobook nagrany przez nią jest jakby też warty. Właśnie tutaj często w przypadku takiego budowania marki w połączeniu z byciem influencerem, właśnie tworzenie książki, no jest czymś super, bo to jest taka cena dla każdego do zaakceptowania i ta społeczność może po prostu wydać na to pieniądze. Bardzo dobrze działają takie właśnie możliwości do kupowania różnych rzeczy, czyli pakiety. Bardzo dobrze to działa. Takie osoby jak Okuniewska, myślę, właśnie odnoszą sukces, bo po prostu kobiety tego potrzebują. Potrzebują przyjaciół. Myślę, że faceci też, ale trochę na innym poziomie. Kobiet jest po prostu więcej. One lubią rozmawiać o emocjach, lubią takie tematy. No, mega pozytywnie to wygląda. Życiowo to dokładnie, czego potrzebują kobiety. Życie widzimy tutaj zdecydowanie. I tutaj pojawia się jeden z pierwszych czynników, który decyduje o popularności Joanny. W wielu opiniach można znaleźć zdanie, że wiele osób traktuje podcast jako opowieści przyjaciółki. No właśnie o tym powiedziałem. W artykule, który ukazał się na łamach Vogue, można znaleźć porównanie do Carrie Bradshaw z serialu Seks w Wielkim Mieście. Widać umiejętności obserwacji, spontaniczność czy wypowiedzi o tematach sercowych. Ale nie tylko, bo w podcastach poruszany jest temat po prostu życia. A robione jest to zręcznie, celnie, zachowując lekki ton prostej opowieści ze zrozumiałymi konkluzjami. Sama historia Joanny również jest niezwykle interesująca, a przy okazji inspirująca. Otóż mieszka ona obecnie w Islandii. Jednak był to w pełni jej wybór, który podjęła zmęczona pracą w korporacji. Tutaj warto też wspomnieć, że była to praca w marketingu. Na dodatek bardzo udana, jeżeli popatrzymy na ilość kampanii, przy których Joanna pracowała, czy nawet nagród, które po prostu otrzymała. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że wśród powodów sukcesu podcastu jest właśnie ta praca. Ja myślę, że to na pewno się przydaje. Często myślimy, że to sukcesy jednej nocy, jak ktoś staje się na przykład popularny. Często ktoś do tej nocy przygotowuje się całe życie. Przecież jako copywriterka Joanna musiała opanować sztukę precyzyjnego i interesującego opowiadania. Do tego sama przyznaje, że dużo rzeczy robiła intuicyjnie, więc i ten czynnik mógł wpłynąć na jej sukces. Kobiety po prostu czują social media, to co powiedziałem wcześniej. Na pewno czują bardziej niż mężczyźni. Wracając jednak do samej historii, Joanna opuściła swoją pracę, by zmienić to, co jej się nie podobało. Niejako obróciła swoje życie i trafiła do Islandii, gdzie mogła w końcu odetchnąć. Tam też został jej podsunięty pomysł, by nagrywać podcast. Widać w nim też pewnego rodzaju funkcję terapeutyczną i to taką dwustronną. To przez to podcasty robione są w lekkiej formie, którą
przyjemnie się słucha. Mamy możliwość wysłuchania czegoś w pewien sposób tajemniczego, co opowiadają sobie przyjaciele. Tworzy to więź z twórcą, która jest bardzo silna. Naukowcy zdefiniowali ją nawet jako relację parasocjalną. Bo słuchając podcastu nie mamy jak odpowiadać czy wchodzić w interakcję, ale możemy czuć się jakby relacja była szczera i obustronna. Jest to bardzo przyjemne uczucie, do którego wracamy. Cel, który przyświecał powstaniu obu podcastów, był jasny od samego początku. Pierwszy powstał, by mówić o sobie, oswajając się z pewnymi myślami, drugi zaś był czymś, co można było wysłać do przyjaciółki, jak to sama określiła Joanna. Ale to ten drugi pomysł chwycił bardziej, bo poza tym wewnętrznym przemyśleniem było jeszcze to, co ludzie lubią najbardziej. Różnego rodzaju historie o miłości albo jej braku. W takim samym tonie powstała książka, która też o takich historiach opowiada. Sprzedana w 60 tysiącach egzemplarzy, jest reklamowana jako lekka lektura, która zapewni nam komfort i otuchę. Bo to właśnie ta myśl przybija nader często wśród twórczości Okuniewskiej. To, że nie jesteśmy sami. To dość szerokie pojęcie, ale wypowiedzi Anny dotyczące związków, depresji, macierzyństwa czy jakiegokolwiek innego tematu zawsze wskazują na ten jeden wspólny motyw. Tego, że jest wielu ludzi z problemami. Wiele osób ma podobne przygody, lepsze czy gorsze. To poczucie przynależności daje komfort, który kojarzymy potem z twórczością osoby, która go dała. A przez to idzie stworzyć niezwykle angażującą markę osobistą z ludźmi, którzy traktują nas jak swój skrawek komfortu. To bardzo skuteczne narzędzie, jeśli chcemy tworzyć coś solidnego. Tutaj właśnie dodałbym jeszcze to, że często to jest tak tworzone, że mamy tak samo, no już w wielu odcinkach o tym mówiłem, że właśnie w mediach społecznościowych to, że ludzie budują te marki osobiste, to, że ludzie się spotykają i jak ja opowiadam też o różnych jakby przeżyciach moich, historiach, życiach, to najlepiej się sprzedaje. W ogóle uważam, że w sprzedaży emocje są najlepsze. To właśnie jest fajne, że o kurczę, ty też tak masz. To jest w ogóle gdzieś jakieś moje marzenie, żeby zrobić taki kanał też kiedyś, jakiś podcast może o rozmowach o życiu po prostu, o historiach, o tym, co się kryje za tym wykreowanym światem biznesowym. Kim jesteś? To jest ciekawy temat. Może się uda. Może zaproszę kiedyś Okuniewską na przykład do tego i wspólnie o tym pogadamy. Kolejna z cech Joanny. Fakt, że umie kontrolować informacje, jakie przekazuje. Nie ma w nich wielu negatywności, ale z drugiej strony nie ma też przesłodzonej rzeczywistości. Jest po prostu życie, jednak z pewną dozą dystansu i wprawnych obserwacji, które powodują, że dużo przyjemniej nam się tego po prostu słucha. Nie będzie też zaskoczeniem, że szczególnie pomogło to wszystko w czasach pandemii w 2020 roku. Wtedy podcast staje się naprawdę popularny, bo większość z nas siedziała zamknięta w domu, nie miała możliwości prowadzenia wielu interakcji, a tu Okuniewska czy ja i moje przyjaciółki idiotki dawały nam to, czego wtedy po prostu potrzebowaliśmy. To sprytne wykorzystanie sytuacji, jaka panuje na świecie. Czyli tak zwany real-time marketing. A może po prostu przypadek i typ osobowości, który przyciąga ludzi. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Czy to też miało wpływ, czyli ta cała pandemia, na to, że Okuniewska stała się bardziej popularna? Trudno jest takie wydarzenia planować, jednak zawsze można na nie odpowiadać, czy angażować się wtedy w życie bardziej, albo dzielić się swoimi doświadczeniami, które nabyło się po walce z czymś, co mogło być dość powszechnym schorzeniem w dobie pandemii. Depresji. To jeden z powodów, dla których sam podcast powstał i dla których był dla wielu ludzi po prostu pomocny. I to jest w ogóle temat. Wchodzimy w moment świata, gdzie depresja staje się marketingiem w pewien sposób. I z jednej strony ja sam też to wykorzystuję i uważam, że nie ma nic w tym złego, bo myślę, że coś, co zaczyna być takie normalne w rzeczywistości, to też zaczyna się sprzedawać, zaczyna być biznesem. Myślę, że tutaj nurty terapeutyczne będą musiały się trochę poprzestawiać, bo często jest tak, że gdzieś ten psycholog czy psychoterapeuta jest ukryty, zakryty, nie widać go, a tu jednak będzie musiał się pokazać, bo my mówimy, my chcemy rozmawiać o depresji, my chcemy wiedzieć, jak można sobie z nią radzić, prawda? W formie rozrywkowej, która nie była wtedy aż tak popularna w podcastach, pojawiła się osoba, która dzieli się w przystępny sposób swoimi doświadczeniami. I też wielu rzeczy, w tym depresji, nie traktowała jako tematów tabu.
To duża wartość, zwłaszcza w tak szybko pędzącym świecie. Podsumowując, mamy tutaj do czynienia z niezwykle interesującą historią i wieloma czynnikami sukcesu. Przede wszystkim jest to po prostu życie i jego ryzyka. Joanna nie bała się podjąć pewnych decyzji, pójść po pomoc czy zacząć nagrywać podcast. To złożyło się na to, że przybrał on właśnie tą przyjazną, niemal terapeutyczną postać. Do tego mamy po prostu bystrość i przenikliwość autorki, która w odpowiedni sposób dostarcza nam kolejnych historii. To wszystko możemy pomieszać i stworzyć coś, co przyciąga wiernych fanów, którzy potrzebują tego rodzaju historii opowiadanych w takim stylu. Niejako podcasty te były odpowiedzią na już istniejący i nasiloną potem w pandemii potrzebę czegoś bliskiego i po prostu ludzkiego. I to zadziałało i ja wielkie przesyłam gratulacje dla Joanny za to, co zrobiła, więc dajcie znać, kogo moglibyśmy jeszcze przeanalizować, albo jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, skąd ta popularność się wzięła, albo jaka jest historia tego wszystkiego, to dajcie znać w komentarzach. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!